Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na kawę w ogrodzie. Dla wielu ten moment, kiedy może się rozsiąść w swoim ogrodzie z filiżanką tego wspaniałego naparu, jest jednym z najprzyjemniejszych. Ale czy wiecie o tym, że fusy od kawy możecie wykorzystać na wiele różnych sposobów, aby Wasz ogród był piękniejszy? Tak więc wycieszcie się kawą, a ogród tylko i wyłącznie na tym skorzysta. Warto zacząć od tego, że fusy od kawy są odpadem biodegradowalnym, a wyrzucanie ich do kosza, kiedy mamy swój ogród bądź kiedy uprawiamy rośliny w doniczkach, jest dużym marnotrawstwem. Fusy po kawie z powodzeniem możemy wykorzystać do naszych roślin w ogrodach, ale także i na balkonach, czy nawet do tych roślin domowych. Najprostszym sposobem, żeby pożytecznie wykorzystać nasze fusy, jest po prostu ich kompostowanie. Fusy, które mieszają się razem z pryzmą kompostową, wcześniej czy później trafią do ziemi. Fusy od kawy mają tą właściwość, że poprawiają kondycję gleby. Dlatego właśnie kompostowanie ich jest najprostszą metodą na ich ponowne wykorzystanie. Podobnie zresztą jak fusów od herbaty, które również są biodegradowalne, ale uwaga, tylko fusy. Herbaty w torebkach już do biodegradowalnych nie należą i te należy wyrzucać do kosza na odpady zmieszane. Aby wykorzystywać fusy w ogrodzie, należy je dobrze wysuszyć. I ja tutaj mam już przygotowane właśnie fusy po kawie. One już były przesuszone i są gotowe do użycia. Możemy je wysuszyć po prostu rozkładając gdzieś na jakimś talerzyku bądź na jakiejś tacce i zostawić do wyschnięcia. Możemy je wysuszyć w piekarniku lub jakimś innym urządzeniu do suszenia. Chodzi o to po prostu, żeby wilgotne fusy nie trafiły do gleby, ponieważ będą nam pleśnieć. Przyjęło się, że fusy od kawy są wykorzystywane tylko do roślin kwasolubnych, jak borówki, azalie, różaneczniki czy iglaki. Ale warto pamiętać również o tym, że mają one dobroczynny wpływ na rośliny w ogrodzie warzywnym. Można je używać do pomidorów, do papryk, do roślin korzeniowych, ponieważ ich głównym zadaniem właśnie jest poprawa kondycji gleby. Drugim najprostszym sposobem na ich wykorzystanie jest rozrzucenie ich po prostu pod rośliną, tylko należy zwrócić uwagę na to, aby fusy od kawy były dobrze wymieszane z ziemią. Same fusy pozostawione na przykład pod borówką mają tendencję do pleśnienia, a tego już byśmy nie chcieli. Dlatego rozsypujemy fusy i mieszamy po prostu je z ziemią. Możemy je również dodać do doniczek w momencie, kiedy przesadzamy rośliny bądź sadzimy nowe. Wtedy mieszamy taką ziemię z fusami od kawy. Tak samo jeśli używamy je do roślin doniczkowych czy domowych, to pamiętajcie o tym, żeby zawsze te fusy przemieszać z istniejącą już ziemią. Jeśli mamy czas i ochotę troszkę się z fusami pobawić, to warto przygotować sobie taką odżywkę do roślin. Do przyrządzenia takiej odżywki potrzebujemy szklankę wysuszonych fusów i 10 litrów wody. Możemy to zrobić w wiaderku bądź w konewce. I to wszystko mieszamy, zostawiamy na kilka godzin po to, aby te fusy rozmiękły i po prostu napęczniały. Kawa wtedy się tak lekko rozpuści i wtedy taką odżywką podlewamy nasze rośliny. W postaci płynnej te właściwości z fusów od kawy są szybciej przyswajane. Działanie użyźniające i dobroczynne na rośliny jest znacznie szybsze. Fusy po kawie mają również właściwości odstraszające niektóre szkodniki. Na przykład ślimaki. Na ślimaki po prostu rozsypujemy grubszą warstwę fusów wkoło rośliny, tworząc taką barierę i zaporę. Teoretycznie ślimaki powinny mieć problem, żeby po niej przejść z powodu tego, że kawa, wysuszona kawa jest po prostu takim pyłkiem lekko drażniącym dla skóry ślimaków i jest to dla nich po prostu nieprzyjemne.
Aczkolwiek moje ślimaki niekoniecznie sobie cokolwiek robią z fusów od kawy. Także sprawdźcie, jak jest u Was. Może u Was to działa. Z zapachu fusów od kawy nie lubią również mrówki. Kawa nie spowoduje tego, że mrówki z naszego ogrodu się wyniosą, a jedynie zmienią miejsce lub zmienią miejsce, którymi się poruszają. Ale jeśli chcecie wiedzieć więcej o tym, jak pozbyć się mrówek w ogrodzie, to polecam film, który wyświetli się tutaj do góry, właśnie o tym, jak pozbyć się mrówek w ogrodzie. Również nie wiem, czy wiecie, ale kawa, ale to już taka zmielona, nie fusy, zmielona, zapalona kawa, na przykład na talerzyku, odstrasza komary. I faktycznie coś w tym jest. Sprawdzałam w zeszłym roku i komarów było mniej, na przykład wkoło stołu, kiedy taka kawa zapalona na talerzyku się paliła. Pamiętajcie o tym, że fusy od kawy to nie jest też pełnowartościowy nawóz. Najlepsze efekty uzyskamy działając kompleksowo, stosując inne naturalne sposoby, jak na przykład różnego typu gnojówki bądź inne naturalne odżywki do roślin. Na przykład jeśli chodzi o borówki, to fusy od kawy wpłyną na to, że ta kwasowość będzie utrzymywana, ale nie zastąpią nam specjalnego torfu czy specjalnej właśnie odżywki do borówek, ponieważ nie mają takich właściwości, żeby w takim stopniu tą glebę nam zakwasić. Dlatego ja idę raczyć się moją kawą, a potem popracować w ogródku, a Was zachęcam do zostawiania komentarzy, do zostawiania kciuków w górę, no i do subskrypcji mojego kanału. Jeśli jeszcze tego nie robicie, zostańcie ze mną na dłużej. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Thank you.